Awantura z szefem spowodowała, że Paweł jest kłębkiem nerwów. Mężczyzna starał się skupić na pracy, jednak nie wychodziło mu to najlepiej. Ile razy mnie zdradziłeś? Co? Jutro idę się przebadać. Nie wiadomo, co przywlokłeś do domu. Co ty bredzisz, dziewczyno? Dostałam dzisiaj maila. Pieprzyłeś się w klubie z jakąś laską. Złapałeś nawet rzeżączkę i teraz wiem, kiedy to było. Udawałeś, że coś cię tam boli. Słuchaj, uspokój się i mnie wysłuchaj. Ktoś chce mi zaszkodzić. Prawdopodobnie Tytus. Wszyscy w pracy dostali dzisiaj maila, że szef zdradza żonę z sekretarką. To jest jakiś atak na mnie. Nie wierzę ci. Boże, chociaż ty mnie nie dobijaj. Nie dobijaj? Już nie raz cię podejrzewałam. A te SMS-y, które wysyłasz po nocy do jakichś obcych lasek, to co? Jezu, raz po pijaku dałem jakiś numer. Ale to nie znaczy, że z nią spałem, no. Brzydzę się tobą. Ktoś chce mnie pogrążyć. Potrzebuję twojego wsparcia. Co ty robisz? Wyprowadzam się. Będę nocować u rodziców. Słuchaj, a jakbyś dostała maila, że zabiłem twoją matkę, to co? Też byś uwierzyła? Chcę sobie to wszystko na spokojnie przemyśleć. Ale co? Czy w ogóle nadal powinnam z tobą być?